Jako Akademia Krakowi chcemy dbać o kompleksowy rozwój naszych zawodników, wobec czego wprowadziliśmy spotkania ze specjalistami i w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z panią Anią, z panią dietetyk, która pracuje w SMS Kraków. Zajęcia były poprowadzone dla naszej najmłodszej grupy wiekowej, dzieci 8-letnie, prowadzone przez trenera Wojtka i Mariusza. Miały wspaniałą okazję do tego, żeby w takich warsztatach właśnie wziąć udział. Cieszymy się jako Krakowie, że z jednej strony możemy starać się jak najlepiej szkolić zawodników w tym aspekcie piłkarskim, ale i z drugiej strony zapewniać im edukację na innych płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest zdrowe odżywianie się, sposoby należytego żywienia sportowców, ponieważ diagnozujemy to jako ważny priorytet edukacyjny wśród młodych zawodników. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że te treść tych zajęć była bardzo fajnie dopasowana do wieku uczestników, forma warsztatowa, gdzie dzieci mogły też pomyśleć, udzielić odpowiedzi. Wzięły udział w takim swoistym konkursie, gdzie musiały skomponować posiłki na cały dzień, więc myślę, że pod tym względem naprawdę wypadło to świetnie. Spotkanie miało formułę skierowaną zarówno dla młodych adeptów, jak i ich rodziców, dzięki czemu pewne rozwiązania dotyczące zdrowego żywienia będą mogły być już wcielone w życie z dniem dzisiejszym. Dzieci poznały jakby główne makroelementy, pół białka, węglowodany, tłuszcze. Poznały, jakie produkty właśnie spełniają oczekiwania organizmu pod tym kątem. Później odbył się konkurs, dzieci mogły przygotować posiłki. Zajęcia miały taką formułę mocno warsztatową, które aktywizowały właśnie naszych najmłodszych zawodników, ale również ich rodziców, którzy mogli gdzieś tam podzielić się swoimi opiniami na temat tego, jak dzieci są właśnie prowadzone pod tym kątem odżywiania i też z jakimi problemami oni w domu mierzą się, bo jak wiemy, dzieci nie wszystko chcą jeść, ale jest to gdzieś tam fajny temat pod dyskusję na przyszłość, tak żeby te efekty były lepsze, bo musimy pamiętać, że sportowiec jednak musi dbać o ten aspekt właśnie zdrowia i w odpowiedni sposób się odżywiać. Bardzo przydatne zajęcia. Wydaje mi się, że bardzo się przydadzą rodzicom, przede wszystkim w układaniu menu, w wyborze odpowiednich produktów. No i najważniejsze tylko, żeby to dzieci zaczęły jeść. Ja na przykład lubię jeść kotlety, ale tam nie było. Większy problem jest, żeby to zmieścić w całym dniu, bo jak wiemy, dzieci rano wstają, idą do szkoły, później zajęcia po szkole, później trening. No a niestety też muszą wcześniej spać, żeby wypocząć. Więc myślę, że tutaj będzie największy problem, natomiast no, będziemy się starać, żeby każdy ten produkt trafił do żołądka. Jemy dużo białka. Tak? I czego jeszcze? Węglowodanów i tłuszcza. Będąc na obozie ostatnio z chłopcami, nawet jak ktoś czegoś nie lubiał, to musiał spróbować. I tutaj się okazało, że masa tych chłopców nawet nie wiedziała, że pewne rzeczy są tak dobre, bo nigdy ich nie jadła. Posiłek to nie jest tylko tak zwane parówki, codziennie na śniadanie. Trzeba to śniadanie bilansować i każdy posiłek. Tym bardziej cieszymy się, że takie warsztaty odbywają się w SMS-ie, czyli dawnej bazie treningowej Krakowi. To w tym miejscu wielu zawodników obecnej kadry Krakowi trenowało, osiągało sukcesy z Krakowią. Dzisiaj jest to siedziba Szkoły Mistrzostwa Sportowego, z którą podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy, między innymi, tak jak wspomniałem, inicjatywę promującą zdrowe żywienie wśród młodych zawodników. Sami rodzice wiedzą najlepiej, co ich pociechy lubią jeść, czego nie lubią i mam nadzieję, że na podstawie tej wiedzy merytorycznej, którą dzisiaj rodzice mogli zdobyć podczas tych warsztatów, ten jadłospis będzie coraz bogatszy i jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb żywieniowych młodych i aktywnych chłopców.